Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Mam się okazję zaprezentować Wam dwa zestawy, które przygotowaliśmy wraz z Malik Customs. Od pierwszych zapowiedzi minęło blisko pół roku, więc jak widać, pracujemy dosyć powolnie, natomiast dokładnie i starannie przede wszystkim. E, dość wszystko sobie starannie zaplanowaliśmy. I też, jak powiem, zdjęcia tych komputerów już się w internecie przewijały, natomiast w końcu dotarły one do mnie i mogę przygotować dla Was naprawdę mega ekspresowy i króciutki materiał. Zestawy, jak widać, są dwa. Jest to zestaw Black Hawk, którego nazwa wzięła się najprawdopodobniej od tego, że zastosowana to jest płyta MSI Tomahawk i utrzymany jest cały zestaw w kolorystyce czerwono-czarny. Jak widzicie, czerwony top chłodzenia Fortis Mali Customs, czerwone przedłużki oraz Coś, czego nie widzicie tutaj, bo nie, są, nie jest ten komputer włączony czyli czerwone wentylatory od firmy Gelid. Natomiast, jeżeli chodzi o samą specyfikację, mamy tutaj wcześniej swoją płytę MSI Tomahawk, mamy tutaj procesor 6600K, mamy pamięci HyperX Fury. O pojemności 8 GB. Mamy gtx 1060 od MSI. Mamy również dysk 1TB, standardowy, twardy oraz mamy tutaj dodatkowo dysk SSD o pojemności 128 GB. Całość, że tak powiem, zasilana jest przez zasilacz Enduro FM1 o mocy 550 W. Z jest to zasilacz z certyfikatem Gold, zasilacz modularny. Mamy tutaj też obudowę którą zostało to wszystko zamknięte. Jest to budowa Corsaira 400C w kolorystyce czarnej. To w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o zestaw sam w sobie. Oczywiście, zdemontowałem tutaj na potrzeby kręcenia tego materiału panele boczne. Panele boczne są w tych obudowach z hartowanego szkła, zatem to jest, no można by powiedzieć, nowość na rynku w sumie. I bardzo fajnie pozwala to zaprezentować wnętrze takiego komputera. Komputer ten kosztuje 4899 zł na chwilę obecną, ale to cena tego komputera nie wynika z samych części, ponieważ no zakładam, że pewnie można kupić to taniej. Natomiast jest to kwestia również tego, jaką my dokładamy tego obsługę. Tak? Otrzymujecie od nas w pełni złożony, skonfigurowany zestaw pod jakby wasze wymagania, bo warto powiedzieć, że to niekoniecznie musi być dokładnie taka konfiguracja, ta jest przedstawiona na filmiku. Możemy ją dowolnie modyfikować. Oprócz tego dajemy wam trzyletnią gwarancję door to door, czyli na wypadek ewentualnej awarii sprzętu w ciągu pierwszych trzech lat e, wysyłamy wam kuriera po odbiór uszkodzonego e, sprzętu i wysyłamy wam później e, sprawny sprzęt, czyli sprawny komputer bądź samą część. Również Kurierem. Jak pewnie zauważyliście, nie ma tutaj wentylatora. Zdemontowany został na czas transportu i celowo go nie zakładam, ponieważ nagrywam ten materiał bardzo szybko, i te komputery lecą do nas do sklepu i będą tam oczekiwały na wasze. Zamówienia, bądź ewentualne chęć modyfikacji tych zestawów, przejdę teraz może do drugiego zestawu. Drugi zestaw już ma nazwę White Noise, i oczywiście nazwa bierze się od korystyki użytych akcesoriów, podzespołów. Jest to ta sama budowa, co w przypadku zestawu Black Hawk, tylko że jest to wersja w korystyce białej. Zamontowałam tutaj kartę graficzną 1070 od MSI, 8 Gigową. Mamy również Intela 6700. K, czyli również procesor z odblokowanym mnożnikiem, można sobie to spokojnie podkręcać. Zastosowano oczywiście przedłużacze, przedłużki Gelida w kolorystyce białej, zastosowano również dosyć drogie i dobre wentylatory Thermaltake Ring w kolorystyce białej. 16 GB ram 240 GB dysk SSD, również zasilacz Enduro FM1, no i... Jeżeli chodzi o podzespoł, a nie widać oczywiście tego co powinno być widoczne na pierwszy rzut oka, nie widać chłodzenia procesora, również ono zostało zdemontowane na czas transportu, żeby nic się nie uszkodziło, a jest tutaj chłodzenie BeQuieta Silent 240, czyli tak zwane I.O. jak ja to mówię, może się nazywa to inaczej AIO, na przykład, natomiast dla mnie to jest I.O. Zestaw ten kosztuje 6999 zł. Jak już wcześniej wspominałem, gwarancja 3-letnia, obydwa zestawy, możecie, możecie z tego korzystać jak Wam się podoba. Dodatkowo oczywiście do każdego komputera przygotowywana jest osobna sesja fotograficzna wykonana przez Malik Customs i spośród kilkunastu zdjęć z tej sesji możecie sobie wybrać jedno, do którego my, które my Wam wydrukujemy w, du w dużym formacie, boda jest to format A2 albo A1, oprawiamy Wam watyramę, macie tam pod Podpis malika i wraz, y, znaczy dwa tygodnie po zakupie komputera, mniej więcej taki, taki gadżet, taki dodatek wam wysyłamy. Niemniej jednak, y, to jest myślę całkiem ciekawe. Dodatkowo, oprócz samego zestawu i tego gadżetu w postaci, y, w postaci plakatu, czy tam, no, nie, nie powiem, że obrazu, ale plakatu, dostajecie możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów oczywiście. Mowa tu o akcesoriach takich jak myszki, klawiatury, słuchawki, fotele dla graczy, a nawet monitory. I są to upusty nawet do 30%. Także zainteresowanych tymi zestawami zapraszam oczywiście do kontaktu się, do kontaktowania się również w sprawie ewentualnego dokupienia akcesoriów. I to byłoby chyba w zasadzie na tyle, co mam do powiedzenia o tych zestawach. Tak jak wcześniej już wspominałem, zachęcam, bo myślę, że elegancja Kurszt, z jakim zostały one przygotowane, widać tutaj rękę i styl Malika, i o to nam przede wszystkim chodziło. Jakby to nie jest tak, że tak, jakby musicie kupować te zestawy w takiej formie, jak one są. My możemy wam dowolnie dorzucić ram zmienić procesor, zmienić kartę graficzną. Natomiast są to zestawy bazowe, które również rzeczywiście możecie zamówić, natomiast są szeroko, daleko idące, modyfikowalne. I to byłoby w zasadzie na tyle. Te komputery trafią, trafiły już do sprzedaży. Można je zamówić na stronie naszego sklepu czyli hardmyślnik.pc.pl. Można je zamówić również na Allegro. Można je również zobaczyć chociażby na stronie Malik Customs, na Facebooku Malik Customs. Jest szansa, że będziecie te zestawy mogli również oglądać. Może niekoniecznie te egzemplarze, ale zestawy przygotowane z Malik Customs na różnego typu eventach. Wiem, że coś jest szykowane pod IM. Wiem, że na pewno na PGA będziemy z zestawami i będziemy raczej w kilku innych mniejszych miejscach, mniejszych imprezach, żeby po prostu wam pokazać te komputery z bliska, bo naprawdę są mega, jeżeli chodzi o, o warstwę wizualną. Tak i wydajnościową również. Ok, ode mnie to byłoby na tyle. Ja Was zapraszam e, oczywiście do tego, żebyście wchodzili na stronę naszego sklepu, żebyście sobie te zestawy poglądali, e, zobaczyli, zobaczyli, jak Wam się podobają e, i czy w ogóle Wam się podobają. Co byście zmienili w tych zestawach? E, I ode mnie to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.